generalnie jest to rajd bardzo podobny do rajdu polskiego, przynajmniej trasa. Powiedziałbym nawet, że w 60% odcinki specjalne pokrywają się, natomiast już bardziej fachowo jest to rajd techniczny, wymagający dużej koncentracji. Trasy bardzo dobre, miejscami bardzo techniczne, bardzo ciasne, stare asfalty, jak spadnie deszcz, będzie bardzo ślisko. Myślę, że rajd będzie o tyle trudny, że organizator zafundował nam przejazdy 4 odcinków bez strefy serwisowej, w związku z czym bardzo ważne będzie dobranie odpowiedniego ogumienia. Oczywiście spróbujemy pojechać jak najlepiej, żeby zrobić jak najlepszy wynik. Być na mecie, to jest istotne bardzo. Natomiast chciałbym, myślę, pojechać lepiej niż na rajdzie Polski. Myślę, że bardziej spokojnie. Myślę, że jest to w moim zasięgu. Wczoraj rozmawialiśmy z tobą, marzyłeś o tym, żeby było mokro. Byłeś dzisiaj w górach na przejażdżce po OSR? Mam wiadomości od pierwszych odcinków specjalnych. Jest w 95% sucho. 2 minuty do startu. Jak się czujesz? Jak zwykle przed startem. Bardzo skoncentrowany, na pewno lekko spięty. Lekkie nerwy, jest ta niepewność, co to będzie za tych paręnaście minut na pierwszym odcinku specjalnym, jaki to będzie czas, i stąd zawsze jest lekka nerwowość. Z tym, że to 5-4-3-2-1 i to mija. Na pewno będziemy starali się powalczyć, jeżeli będzie sucho. Nie wiem, co będzie się działo na mokrej nawierzchni, ponieważ wczoraj pierwszy raz przejechaliśmy się tym samochodem po mokrym. Bardzo mało treningówką jeździłem po deszczu, także ja myślę, że pierwsza pętla pokaże, jak to się będzie układało. Marcin Turski zapowiedział maksimum, a tak Paweł też jest bardzo mocno nastawiony. Myślę, że Tomek Czopik i Krzysztof Tercjak też są bardzo szybcy, także na pewno będzie ciekawie. Tak jest klasyfikacja poukładana w tym roku, że praktycznie przegrywając ten rajd z Łukaszem, tracimy szansę na mistrza Polski. Wyzwanie bardzo trudne. Łukasz wygrał 3 rajdy pod rząd, jest naprawdę w doskonałej formie. My niestety na tym rajdzie jedziemy już Lancerem Evo 5, troszkę starszą generacją. Mam nadzieję, że ten samochód już na tym rajdzie będzie jechał tak naprawdę jak trzeba i będzie miał tą moc i będziemy mogli się na równych warunkach ścigać z Łukaszem i z resztą Enki. No zobaczymy, no trasa bardzo podobna z rajdu polskiego, także znamy ją dobrze. Dobrze czuliśmy się na tych trasach, także mam nadzieję, że nie będzie jakichś niespodzianek. No by tylko pogoda nie sprawiła jakiegoś figla i żeby po prostu nie była zmienna, bo to jest troszkę niebezpieczne. Tak, uwielbiam Elmot. Elmot to rewelacyjny rajd. Poprzednie 3 edycje dla mnie bardzo szczęśliwe. Dwukrotnie wygrałem N3, raz F2 w zeszłym roku. No i musi być dla mnie szczęśliwy tym razem. Myślę, że wszystkie problemy już są za nami. Cieszę się, że podobno z problemami już nie ma kłopotów Michał Bębenek, także myślę, że będzie wyrównana walka, bo pewnie Damian Gielata też się włączy do tej walki, więc to jest to, o co w tym wszystkim chodzi. Chciałbym zapalić papierosa, ale mnie kręcą wszyscy. Dlaczego? To źle ci dam. Nie chcę. Lewy max
przyciąć, krótka, prawy max przyciąć, 30. Ja nie wiem, czy ja teraz tam mieści nie zrobiłem. To się tam Thank you.
różnica wynosi około 30 sekund między mną a Leszkiem. No bardzo się cieszę, że prowadzimy w tych zawodach, że co prawda 30 sekund może to nie jest wiele, ale w tych warunkach, kiedy na metę przyjeżdżamy w bardzo niewielkich różnicach czasowych, czasami to jest pół sekundy, czasami sekunda czy dwie, to daje pewien komfort jazdy jutro. Myślę, że jutro będziemy się starali utrzymać oczywiście te pierwsze pozycje. Pewnie nie będzie już takiej agresji w jeździe, spróbujemy troszeczkę bardziej zachowawczo, aczkolwiek nie ma mowy o jakimś asekurancie, bo ta przewaga nie pozwala nam jeszcze na zupełne odpuszczenie. Myślę, że poziom jest tak napięty, że tutaj nie ma co mówić o ataku, żebym na jednym osie był w stanie odzyskać jakieś potężne sekundy. Będę się starał naciskać Janusza i czekać na jego błąd. To jest moje lekarstwo jak gdyby na niego. Konkurencja ci się wysypała, jedziesz sobie spokojnie na pierwszym miejscu. Dokładnie i tak będziemy starali się jechać aż do samego końca. Chyba, że jutro spadnie deszcz, to postaramy się powalczyć jeszcze z Tomkiem Kucharem. Jest co prawda 30 sekund przewagi, ma Tomek, to jest dosyć dużo, ale jeżeli spadnie deszcz, to będziemy próbowali ogonić. Czarek Fuchs na pewno się naprawi, to jutro nas na pierwszych dwóch OS-ach zje, albo na pierwszym od razu. Także założenie jest głównie dla nas takie, żeby dojechać na tym pierwszym miejscu Wence i głównie tego się będziemy trzymać. Drobne przygody były typowo rajdowe, jak złapanie kapcia i przecięcie przewodu paliwowego, rozłączenie się napędów, przewodu hamulcowego, przepraszam, rozłączenie się napędów i problemy ze skrzynią biegów na pierwszym OS-ie. To łącznie nam dało tak każda z tych awarii po 30 sekund straty i tym sposobem 1,5 minuty straciliśmy. Jesteśmy, myślę, w stanie nadrobić, będziemy walczyć, zależy nam dojechać przede wszystkim, natomiast cieszylibyśmy się z tego trzeciego miejsca. Początek musieliśmy rozruszać się, nie był tak zbyt ciekawy, musieliśmy się wjeździć. Dwa poprzednie rajdy nieukończone, także tutaj mieliśmy stratę taką treningową i wjeżdżenia się. Ale z OS-u na OS było coraz szybciej, aż do momentu, że zaczęliśmy wygrywać w grupie N. Jesteśmy zadowoleni. Ciężki dzień ze względu na to, że auto się troszeczkę psuło, przerywało nam. Ciężki dzień dla kolegów szczególnie, kolegi Turskiego, który się wygłupia tam z tyłu i kolegi Dytki, którzy się po prostu zepsuli. No i szkoda mi ich strasznie, bo faktycznie byłaby ciekawsza walka. A tak to troszkę się poukładało od razu. I teraz jesteśmy na drugim miejscu w Wence, na szóstym w generalce i cieszymy się najbardziej z tego, że usunęliśmy awarię, która nas trapiła przez 4-5 odcinków i mogliśmy teraz już bardzo fajnie pojechać na przedostatnim odcinku, trzecie w generalce, także fajnie. No ja uważam, że było ciężko, ta pogoda z rana, to myszkowanie tych chmur, wiesz, no, nie dobraliśmy na dwa odcinki opon, no i była strata, kolegom żeśmy 20 czy 30 sekund po prostu oddali za darmo. Ale w sumie no, plan żeśmy wykonali, jesteśmy na pierwszym dniu na mecie. Myślimy, jak to zrobić jutro, żeby no, oczko czy dwa przemieścić się do góry. No, zobaczymy, jak to będzie. Jesteśmy na trzecim miejscu. No, ale nie jestem taki szczęśliwy, przewaga jest bardzo mała nad czwartym i piątym. Natomiast wszystko się może zdarzyć, a podobno ma padać. Jeżeli będzie padało, za nami są dwie kwatrówki, przypuszczam, że nas przejdą. Chociaż będę się bronił najlepiej, jak tylko będę mógł.
Myślę, że ten sukces to zasługa nie tylko nasza, moja, Jarka, to zasługa całej grupy ludzi, którzy nam pomagają. Na tym rajdzie naprawdę świetna praca serwisów pogodowych. Mieliśmy cały czas na bieżąco bardzo dobre informacje, nie mieliśmy żadnej wpadki z doborem opon. Świetna praca serwisów, wczoraj mieli naprawdę do wykonania ciężką pracę. Wymienili skrzynię biegów z całym układem napędowym, zrobili to 20 kilka minut. Uważam, że naprawdę chłopaki nasze są genialne. Bardzo się z tego powodu cieszę. No w takich warunkach nie możemy ich zawieść, musimy walczyć o zwycięstwo. To było do przewidzenia, że jeżeli będzie z tego, to się nie uda, więc tak zakładaliśmy. No za szybkie odcinki niestety miejscami. Faktycznie dawaliśmy z siebie wszystko, ale na niektórych odcinkach nie było szans dojść Janusza. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, trochę Robert Herba nam pomógł, że jesteśmy na trzecim miejscu, bo nie skończył rajdu, jakieś problemy techniczne miał. Natomiast ja jestem strasznie dumny, że mogę jeździć w tak fajnym zespole, jakim mam. Cały zespół jest bardzo profesjonalny, począwszy od pilota, poprzez mechaników, jak i logistyków, i ludzi od PR-u. Dlatego no, jestem naprawdę dzisiaj przeszczęśliwy. Dziękuję.